No jest, kolejny dzień, a tak wygląda Łacin oczami przedszkolaków. A więc co? No jestem w Łacinie. Zrobię kilka placów zabaw i zobaczę co dalej. 15 minut zajęło mi zrobienie tego placu i ustrugałem 4 złote bez jednego grosza. Wpadłem na drugi taki mini obiekt i w parę minut dostrugałem kilkanaście groszy. No i przed nami trzeci obiekt w Łacinie. Jest nieco większy, daje sobie jakieś 20 minut do pół godziny. Placyk zrobiony na szybko, wystarczyło 15 minut. No i wpada zaledwie 2 z groszami. Ależ to jeziorko w Łacinie jest piękne. A skoro jest piękne, to trzeba porzucać magnesem. Przesiadka na WKZ i już zobaczcie jakieś diabłągi, klucze i inne skarby. Wychodzą elementy mocowania starego pomostu, który tutaj przechodził. I taki gwóźdź. Piękne nożyczki w dobrym stanie. Patrzcie, któryś z rzutów przynosi pierwszy koszyczek zanętowy. Taki rodzaj koszyczka. Trochę poleżał. Pogadałem chwilę z dzierżawcami tutaj obiektu. Nie mają nic przeciwko, abym sobie łowił dalej. A zobaczcie tymczasem. Taka laga wychodzi. Wyciągnięta spośród trzcin. Kolejna mała puszka po koncentracie. Jest blacha. Jeszcze z PRL-u. Nieco zeżarta. To był dosyć daleki rzut i powiem wam, że czuję fajny, solidny ciężar. Nie jest zbyt duży, ale na pewno coś ciągniemy na WKZ-cie. Się nie mogę doczekać, co to będzie. Zerkajcie razem ze mną. To też dla mnie jest niespodzianka, tak samo jak i dla was. Opa, patrzcie, to co jest. Daleki rzut. I ja pierdzielę, rozkminiamy, patrzcie. Jeden nóż, taki nóż do tapet. Drugi nóż, to do sakwy chowamy. To jakiś dziabąg. Piękna stara siekiera. Zarośnięta. I ładna gumeczka. Takie niby kopytko, niby coś. Super. Kolejny daleki rzut w to samo miejsce i wychodzi jakaś taka sztaba. Nie wiem od czego. Jak drzwiczki od piecyka. I koszyczek zanętowy. Dobry. Mieliśmy jakieś. Tam, jakiego małżera wyciągniesz? Jo. Co, same śmieci tutaj są. Na lisnówek mówię. A, na lisnówek, no. Tam to wywalone były, to rybak normalnie sieciami MG powyciągał. O kurczę, dobrze wiedzieć. No. A tutaj to na razie złom. Tutaj jakaś siekiera, jakieś takie śmieci, nie? A tutaj nie, to tutaj jest jakieś szczone, to tutaj no. Ja. O, fuck, jeszcze bym wpadł do wody, kurczę, mi się poślizgnął. Co, łódeczkę zabieramy? Łódeczkę zabieramy z sezonu? Nie, dopiero sezon się na sam zacznie. A, tu pięknie. No wiadomo, no i dlatego mówię, ja tam rzucam za śmieciami głównie, nie? Mam z tego frajdę i zawsze lepsze to niż w domu siedzieć, nie? I jeden grosik i kłódka. Stara kłódka. Ale coś tego? W ogóle? Nie no. Ale nie, mówię ogólnie, wyciągnęło się coś? Nie no, same śmieci, nie? Ale tak, jak się chodzi, nie? No to różnie. Ma się mi. No. Złota blacha? Jo, złota blacha, zobacz, cała ze złota. Do. Jaki ładny stan. To robiona jest. Piękny stan, nie? Tak, być może, no ale... Tak. To nie, to nie jest mosiąc, bo to... To jest robiona, ktoś to robił. Tak, ale fajna, to piękna. Nie, no może by się nie przyczepił do magnesu, nie? Ja myślałem, że za to łóżko złapał. Nie, on cało, cało. Nieważne, ale to jest całe żelastwo, nie? Całe łapie, nie? No tak, ale co to może być, że taki kolor? No właśnie nie wiem, kurczę, dziwne, nie? Bo to widać, że to jest robiona blacha. Tak, dokładnie, ale fajna jest. Solidna rzecz, nie? Aha. Wahadłówka. Późny PRL. Także swoje poleżała i mimo, że leżała tyle lat w wodzie, bo pewnie 40 lat tu leżała, to i, to... i w pięknym stanie jest, nie? No ja to jeszcze się do okresu może być, że kurwa... Ale gdzie jeszcze raz? W Łosówce. Łosówka? No to babalice w sumie. Aha, babalice, no. Muszę sobie to sprawdzić. Do Łosówki to jest kawał drogi do tego do babalic to jest 10 kilometrów tam, to drogą.
To polno drogo. No, no to tak jak się jedzie do Kili. A tam dojedzie autem czy nie? Jo, do samego tego mójna. O, no to super, kurczę, tam jeszcze nie byłem. Ale musi być sucho, bo jak było to... No to wiadomo, to ugrzęźnie i w cholerę, nie? Nie, ja mam tak niskie auto, że od razu mi się zakopał, nie? To auto niedobrane do hobby. Otóż to, tak, bo miałem Kangura, 7 lat jeździłem. Później mi się zesrał i musiałem na szybko kupić i kupiłem Golfa, kombi gównianego, takiego niskiego i on jest dobry dla szpanu, a nie do jeżdżenia. Ja miałem Jeepa Cherokee i kupiłem Passat. No i to było to. Co, z wykrywaczem chodzi? Ja. Bo ja też chodzę z wykrywaczem, mówię, no. Także, ciekawe, może go znam. Ja tak praktycznie w jedno miejsce rzucam, nie? I tutaj w tym jednym miejscu tak właśnie wychodzi. O kurczę, no i tutaj niestety już widzę, jest ta przeszkoda. Dobra, muszę z innej mańki do rządu Golina. Bo już betonowy ten tam leży. Panie, o panie, co to jest? To wygląda jak jakiś stary transformator, czy coś takiego. Widzę takie blaszki. Masakra. O, swoje waży. Opa. Co to jest? Jakieś urządzenie elektryczne. To są połowy, nie? Zamiast ryb to jest kupa złomu, pan zobaczy jaki ten taki. To wygląda jak jakiś elektryczny, bo tu jakieś takie blaszki są, nie? Są otwory i o, jakiś klucz otoczkowy jest tam, nie? Siekiera jest, kłódka, nie? Pełno śmieci, nie? I to wszystko w wodzie leży tonami, nie? Pan uwierzy, w każdym jeziorze to jest, nie? I to z takiego kawału. Ja nie miejscu rzucałem, nie? A co tam dalej? To głowa mała, nie? Nic, miłego dnia życzę. Oho. Spacer farmera? Jo, spacer farmera, dokładnie. Tu pan mnie dobrze podsumował, że robię spacer farmera. O, panie, ręce opadywują. O, kurde, sam ten działąk waży co najmniej 10 kilo, jak nie lepiej. Tam trzeba porzucać zdobycie, tu klucz jeszcze wyszedł, nie pokazywałem wam, bo się tam zagadałem z chłopakami. Siekiera. Nie wiem, myślę, że będzie do odratowania. Co myślicie? Nie będę jej na złą wywoził. O, siekiera była mocno zużyta. Widać, że ktoś w nią tutaj stukał, bo aż jest wgnieciona. No ale w miarę zdrowa, co? Zostawiamy czy na złą? No i jeśli chodzi o magnesy neodymowe, to nie muszę wam przypominać, że ja swoje kupuję w Magtomie. Są to magnesy walcowe. Najbardziej rekomenduję magnes 70x40. Mega solidna robota. Na wiele, wiele lat wam to wystarczy. W firmie Magtom zaopatrzycie się również w rękawiczki i cały osprzęt potrzebny do połowów. A więc w razie pytań zapraszam do firmy Magtom. Tu macie namiary. No i mamy 27 września 2023 roku. Słuchajcie, jestem tutaj na trasie parkrunu. Trochę sobie pobiegam. Nie wiem, mam zamiast pół godziny pobiegać. Nie wiem, ile przebiegnę, to nieważne. Czas wrócić pomału do biegania. Tu pan bezdomny sobie zrobił lokal. Kto mu zabroni, niech tam ma. Ale to nie moja sprawa. Ja nie o tym. A dlaczego przyszedłem biegać? A dlatego, że remontowali nam szatnię i zrobili tak natryski, że po prostu jest goła ściana. Trzy natryski, jeden obok drugiego, ciasno ustawione, bez żadnych grodzi, wiecie. Także trzech facetów na golasa ma stać obok siebie i się kąpać. Ej, mi to tam za bardzo nie pasuje, taki jestem dziwak, wiecie. Poza tym żadnych haczyków, ani gaci powiesić, ani ręcznika. Nie wiem, wrócę tam na tą siłownię dopiero wtedy, jak to zrobią. Taka fanaberia moja. Tak, można już się śmiać i komentować. Ja tymczasem odpalam aplikację biegową i robię swoje. Ja skończyłem biegać, teraz sobie siedzę właśnie na golasa w samochodzie, bez koszulki. A tu tyle dzieciarni się zjechało, patrzcie. Niekończąca się opowieść, tu jakieś wycieczki. A co do wyników, tragedia. W te pół godziny przebiegłem 5 km. Tempo 6,03 na kilometr. No nie powiem, bywało lepiej. Mój rekord to jest 5,27 tempo na kilometr. Czyli w 20
7 minut i 15 sekund przebiegłem 5 km. A więc co? Cel schudnąć. Wtedy ważyłem 92 kg, teraz ważę 97 kg. 5 kg za dużo. Tak więc wiem już, jaki jest cel. Teraz go trzeba tylko zrealizować. Młodzież się właśnie zawinęła, a tam panowie bezdomni szykują się właśnie do domku, a tu straż miejska jeszcze na to wszystko przyjechała. Zaraz mnie zhaltują, że się rozbieram. Także zobaczcie, jest interwencja. Straż miejska robi porządek. Nie ja zadzwoniłem po straż miejską. Podejrzewam, że zrobiła to ekipa, która tutaj coś tam remontuje.